Dobra, witam was, kolejne części zagrania ze Spyro Reignited Trilogy. To kontynuujemy rozgrywkę. Dobra. Idziemy. Zrobiłem rozpoznanie. Potrzebujemy 5 śmiałków do obsługi śmigłowca. Okej. Okay. Zrobiłem roz... Dobra, wyjdziemy na wiedzoną jutrzenkę. Ustawiłem jeszcze je inaczej czułość. Ustawiłem po prostu tutaj tarcie, wziąłem na niska. I kręciłem w... zapomniałem jednej rzeczy. Nagrywanie odpalić. Aż zostawiam, że jak tak się robi na padzie, go swipa z lewej na prawo, to czekam, aż patrzę, czy się nie spowalnia, jak szybko się spowalnia. Zrobić tak, że się powoli spowolniało. Dobra. Kamera jest w... Jeśli chcę. Nie, nie okay, chcę. Okej, niczego nie... Rób ten TikToka. Mają tutaj. To jest chyba w stropionym kraterze. Jak się nie mylę. Tam już powinien być ten szeregowiec do lot. Wygląda na to, że zostaliśmy sami. Teraz otwarte. Spokojnie, muszę zwiedzać. O, jest otwarte. Zależy, drukuj się, że James Lott. No dobra, jest. Bawię się schowanego z przyjaciółmi. Jeśli nie odkryję, gdzie pochowali głowy, nie przyjmą mnie do klubu Tiki. Pomóż mi ich poskładać, a zrobię z ciebie honorowego członka. Dobrze, łupku. Kiedy znajdziesz głowę, wyląduj na niej, by ją podnieść. A potem przeleć nad posągiem, by ją z nim połączyć. Okej. Po podniesieniu głowy, podleć z nią do ciała i użyj szar. Kiedy znajdziesz głowę, wyląduj na niej. Gdzie macie główki?
Dobra, tu jest główka. Aż ty. Zrespił się, jak głowę już kładłem. Nie masz główki. Stała ostatnia główka do zabrania. Na znak honorowego członkostwa w klubie. Dzięki. Za Ryana. Czegoś takiego jeszcze nie było. Mam nadzieję, że to nie jest zły znak. A czemu miałby być? Topiony krater. Wysadza ścianę? Sierżant Lot wysadza ścianę. Chyba kapuje, co chodzi. No jest. Duna. Łap słodzieja? Okej. Teraz turbo napęd... Umieć głowę... Głowy tiki na ciałach. Ciała.
chodzi o umieszczenie z widoku ptaka. Z lotu ptaka. Szybko chciałem to wszystko zrobić. Coś innego tu chodzi. Jesteś smokiem poszukującym. Jesteś smok. No dobra, tu turbo napędu nie ma. Tak, jakoś odpalić. Nie widzę, że był tu gdzieś jakiś przełącznik. Czy coś w tym stylu? Że to ma znaczenie te niebieskie coś. W tym miejscu. Będę musiał popatrzeć na internecie. Zaraz wrócę. Okej, okay. Zobaczyłem na internecie i jest takie badziewne, bez sensu. Tutaj mówią, że tu jest ten napęd w tej trasie i za pierwszy raz się biegnie normalnie, a potem, że już jest to aktywne.
Ale chyba jest jakiś bug, bo pisze, że za pierwszy raz brzmi normalnie, a za drugie, że już będzie aktywny. Ale póki co nie widzę, żeby był aktywny. Może chodzi tak, że najpierw trzeba tak przebiec. Dopiero potem będzie ten napęd aktywny. Nie ogarniam tego. Boże. Ale to jest bez sensu. Trzeba zrobić tak. Trzeba biegać, dopóki się go nie złapie. Dopiero wtedy będzie ten turbo napęd aktywny. Ale padzie.
Jest Moira. Hej, patrz! Jeszcze jeden! Był naprawdę szybki. Może złapiesz go, jeśli uruchomię turbonapęd. Okej. Złap tego złodzieja! Złap tego... Czerwony. O, jest naprawdę szybki. Au. Stój w imieniu prawa. O, jest. Kermit. Cześć, Kermicie. No. No, jest to punkt umiejętności. Jak oni powinno się zamykać? Dobra. A. Umyć głowę Tiki na ciałach. Dobra. Sprawdzimy to.
Aha, już wiem, o co chodzi z tymi głowami Tiki. Chodzi na internecie. A ten mu co się stało, że tak krzywo leci? Muszę je po prostu tutaj położyć. To jakie ptaszysko? No. Ziomuś nie ma głowy. Miotacze ognia. Mogłybyście się wstrzymać. Umieść głowę Tiki na ciałach. Trochę bez sensu odpowiedź, bo umieścił na ciałach nie zaliczała. A chodziło o to, żeby nie umieszczać głowy na Tiki na ciałach. Więc tłumaczenie albo jest skopane, albo podpowiedź jest zła. Idziemy na ogrodę południa.
mamy. Lodowy szczyt. Już mamy, nie, nic nie mamy. Lodowy szczyt. Byliśmy na lodowym szczycie. Nie, nie byliśmy. Czyli lodowy szczyt będzie w następnym odcinku. Zachęcam do ocenienia, subskrybowania, komentowania. Możecie mnie wesprzeć jakieś przedmioty do ekwipunku Steam. Link w opisie. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.